Dobry, witam. Jesteśmy na mojej działce, jest zima, wędzę, jakieś tam śneczki i robię próbę grilla samoobrotowego. Włożyłem sobie tam dwa łódka do środka. Bałem się, że to nie zadziała. Działa, bardzo dobrze działa. Myślę, że za jakieś 40 minut te łódka będą gotowe, upieczone. Teraz pokażę jeszcze palenisko. Wędzarnik jest tu przykryty, bo nie mam tam przysłony w kominie, więc przykrywam jakimś starym kocem. Palenisko mam tu. Też to wszystko jest tak, żeby złodzieje nie mieli co ukraść, bo blachy schowam. Jak to na działkach. O, teraz wam otworzę. Kurczę, termometr mi nie działa, bo cały czas 10 stopni pokazuje. Jak go dotknę, to temperatura do góry idzie, a ja tak. Teraz otworzymy ten mój wędzarnik. No, niech się troszkę oddymi, bo jest bardzo dużo dymu. O, zaczyna chyba coś widać. O, boczuś, piersi i tam są trzy schaby z karczkiem. I tak ze 4 godzinki będę musiał je tylko właśnie z tą temperaturą. No, proszę spojrzeć, jak dotknę, jak go podgrzeję, to temperatura idzie. A już powinno być ze 40 stopni w tym. A nie ma. Słyszycie, jak skwierczą? No, rewelacja. Bałem się, że nie zadziała. Rewelacja. No i najważniejsze, że ten tłuszcz się nie pali. On się tylko smaży, ale nie pali. Jeszcze tam słoninki dałem na to, żeby się trochę grzały. Tu jeszcze czekają następne do nabicia. No, to co chciałem. No więc pięknie. Pięknie. Pierwsza próba. Myślę, że go będę używał częściej, tego grilla obrotowego. No to dziękuję za uwagę i do widzenia.